Pokój i dobro. Pokój i dobro. Dzisiaj odpowiem Wam na nadesłane pytanie, mianowicie jak się modlić. Przede wszystkim to chodziło o modlitwę różańcową, czyli czy koncentrować się na wypowiadanych słowach, czy myśleć o tych tajemnicach, które tam są przypisane na dany dzień tygodnia. Znaczy, sama nazwa tej modlitwy, modlitwa różańcowa i właśnie w treści, czy w tej nazwie mamy coś takiego, że to są rozważania modlitwy, prawda? Rozważamy tajemnicę różańca. Rozważać będziemy pierwszą dziesiątkę różańca, drugą dziesiątkę. To jest modlitwa medytacyjna. A więc zobaczcie, że tutaj wchodzi w grę rozważanie tajemnic. Ja nawet gdzieś słyszałem, czy czytałem, że jest takie zalecenie, że nie powinno się odmawiać dziesiątki różańca bez wprowadzenia. Bez podania jakiejś myśli, prawda? Tak, ja słyszałem. Że najpierw powinno być krótkie, chociażby kilkuzdaniowe wprowadzenie w daną tajemnicę, które ma nam pomóc właśnie w rozważaniu tej tajemnicy, którą, którą będziemy rozważali. Nawet jest taki sposób odmawiania Różańca Świętego, że po pierwszej części zdrowaś, tam po tych słowach Jezus, dopowiada się na przykład, rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia, Jezus, który narodził się w Betlejem, Jezus, do którego przyszli trzej królowie, Jezus, prawda, i cały czas ma się w pamięci, ma się w świadomości tę tajemnicę, którą się rozważa. A modlitwy właśnie, te powtarzane, to Zdrowaś Mario, one mają też nam pozwolić utrzymać tę naszą myśl, ten taki pewien rytm, prawda? My też zapraszamy Matkę Najświętszą do tego naszego rozważania. Także to trwanie myśli przy danej tajemnicy w modlitwie różańcowej jest niezwykle ważne, dlatego jest to modlitwa tak bardzo trudna. Tak, jest to modlitwa medytacyjna. No i tak jak tutaj ojciec wspomniał, my wchodzimy w ten rytm medytacji Słowem Bożym. Prawda? Z Słowem Bożym. Natomiast to bym powiedział, że te słowa, które wypowiadamy, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, one powinny jakoś tak pracować w tle. Ten główny wysiłek powinien iść na życiorys Chrystusa. Zobaczcie, że to jest modlitwa, mimo tego, że my ją odmawiamy w październiku. Tak, modlitwa Maryjna, tak mówimy. To się przyjęło, to jest modlitwa chrystocentryczna. Nawet w tej modlitwie Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, w centrum jest Jezus, idzie dalej Święta Maria, Matko Boża. Czyli jakby tym punktem odniesienia, tym właśnie naszym centrum w tej modlitwie musi być Pan Jezus i dlatego też wszystkie tajemnice, które rozważamy, zwróćcie uwagę, one są związane z życiorysem Pana Jezusa, wcale nie z Maryją. Oczywiście pośrednio też. Natomiast nie. Z Maryją w kontekście życia Jezusa z kolei. Dokładnie. Nawet tajemnica wniebowzięcia, czyli to ta chwała Maryi, czy ukoronowanie, one też odnoszą się do Boga, one odnoszą się do Trójcy Świętej, prawda? Do wielkiej roli też, którą Maryja odniosła w historii zbawienia, właśnie jako Matka Syna Bożego i ze względu na swoje zasługi, na tę współpracę, ona dostępuje tak wielkiej chwały. To jest ciekawe, bo niektórzy szukają rozmaitych modlitw medytacyjnych w tych religiach wschodu, wchodzą tam w jakieś rozmaite rozważania, zatapiania się czasami, albo rozmywaniu, a my mamy, zresztą każda modlitwa, słuchajcie, także litanijna, nie? To jest modlitwa medytacyjna, czyli ja poprzez ciągłe powtarzanie zmiłuj się nami, módl się za nami, rozważamy poszczególne przymioty, jakieś elementy. Chronka do Bożego Miłosierdzia. Na przykład, to są wszystko modlitwy medytacyjne, tak? Szukasz modlitwy medytacyjnej, no na przykład zacznij rozważać treść poszczególnych wezwań, chociażby przy litanii do serca Pana Jezusa. Przepiękne wezwania, ogromnej sile, być może ona nie pójdzie jedno za drugim, tak? Czyli serce Jezusa cierpliwie wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa w uczniom przebite, zmiłuj się nad nami. No właśnie, może będzie potrzeba troszkę więcej jednak zaangażowania, troszkę więcej takiego wysiłku włożenia, aby faktycznie ta modlitwa pracowała we mnie potem. Poza tym warto też z innej strony, rozważając te litanie, też skupić się czasami na poszczególnych wezwaniach. No tak mi się o tym żeby właśnie weź to, powiedz to wezwanie, serce Jezusa gorące ognisko miłości. Na przykład i zastanów się, co to oznacza.
Co to oznacza, że to serce Jezusa takie jest, pełne miłości, gorące tą miłością? Co to oznacza dla mnie? Jakie to powinno mieć znaczenie dla mojego życia? No właśnie, prawda? Widzicie, że nie wszystko da się na prędce zrobić. Nie? Niektórzy mówią, że trzeba różaniec odmawiać po łacinie, bo szybciej idzie. No właśnie, tak samo jak te litanie są takie odklepane, przepraszam, no tak, nie, módl się za nami, módl się za nami, módl się za nami, módl się za nami. Człowiek właściwie siedzi i... I odmówił litanie. Odmówił, no. Odmówił, no. Nie. Modlił się, nie rozważył. Odmówił litanie. Ja czasami, jak w sakramencie pojednania nadaję pokutę, to mówię, rozważ litanie do serca Jezusowego. Rozważ litanie, nie? Rozważ coś tam. Kurczę, mówię, odmów. A? I to proszę. No. Rozważ. Jest, i to jest prawda, no. Coś w tym jest. No tutaj możemy powtórzyć to... Bo to wiecie, wszystko się z czasem kojarzy, nie? Niektórzy, no bo właśnie, po łacinie to będzie szybciej. Ja wiem, że nawet w seminarium jakiś był różaniec odmawiany w różnych językach za misjonarzy, na przykład po angielsku, po niemiecku, po francusku, po łacinie, po włosku, czy po grecku niektórzy. To tak, taka była ciekawostka dla niektórych i niektórym szybciej szło wtedy, nie? No właśnie, już to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, nie? Tutaj jest to piękne powiedzenie z czasem. Kojarzycie swoje... To kiedyś takie powiedzenie miałem. Kto ma czas dla Pana Boga, temu Pan Bóg czas pomnaża. No. A my, no właśnie, to jest takie powiedzenie. A kto ma czas na modlitwie dla Pana Boga? I rzeczywiście, ja wielokrotnie tego doświadczyłem, że jeżeli jest ten czas na modlitwę... A czas zaryzykować, nie? Odstawić coś innego, to jest właśnie... Ale oczywiście, we wszystkim trzeba mieć roztropność, tak? Trzeba wiedzieć... że rzeczywiście pewne rzeczy trzeba zrobić. To nie tak, że ja się będę modlił, a inne rzeczy niech leżą i uciekam od odpowiedzialności. To nie o to chodzi. Nie? To chodzi o to, żeby właśnie tak ten czas wygospodarować, żeby nie powiedzieć, żal mi czas dla Pana Boga. Nie. Pan Bóg potem rzeczywiście ten czas daje i go pomnaża nam. No, skutecznie czasami wyżydziałamy, nie? Albo inne rzeczy tak układamy. Tak się zastanawiamy, jak ja to zrobiłem, prawda? Tyle pracy, tyle zajęć, a zdążyłem i na mszę, i pomodlić się, i to jeszcze to zrobić, i jeszcze to zrobiłem, prawda? No właśnie, to jest czasami takie działanie. Czasami przychodzi moment, trzeba powiedzieć sobie, że wszystko w rękach Boga, dalej nie daje rady, bo już też nie. Tak. Panu Bogu oddać te sprawy. Ja to mówię czasami takie inne, mam jeszcze powiedzenie. No nie. Ja, robię to, co do mnie należy, resztę zostawiam Panu. Tym pięknym słowem dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pokój i dobra. O Panie, uczyń za narzędzia Twojego pokoju, by kwiaty zastąpiły łuski od nabojów. Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, a wyciągnięta ręka zastąpiła karabin. Wybaczenie, gdzie panuje krzywda, w tak wielu sercach powstają rany na świeżych bliznach. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, bo wszyscy bez wyjątku należymy do Ciebie. Nadzieje, nadzieje, gdzie panuje rozpacz, przecież jako pierwszego zbawiłeś Łotra. Światło tam, gdzie panuje mrok, w ciemności ciężko wykonać pierwszy krok. Radość, gdzie panuje smutek, aby żadne z Twoich dzieci nie żyło w strachu przed jutrem. Spraw, by na tej drodze do nieba nie zabrakło żadnego Twego dziecka. Spraw, byśmy mogli nie szukać pociechy, a dawać ją. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Kochać, wybaczając, przebaczając. Przebaczając, a umierając, rodzić się do wiecznego życia. Narzędzia Twojego pokoju, byś w każdym domu znalazł swoich apostołów. Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, a Twoje święte ziarna wydały plon między nami. Wybaczenie, gdzie panuje krzywda, dla Ciebie nie istnieje, nie do wypełnienia w sercu wyrwa. Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, na wszystkich niecierpliwie czekasz w niebie. Nadzieje, Ojcze, gdzie panuje rozpacz, według serca Twego dzisiaj nasze serca rozpal. Światło tam, gdzie panuje mrok, tylko Twoja miłość może rozproszyć go. Radość, gdzie panuje smutek, bo wkrótce każdy zasiądzie z Tobą na uczcie.
i spraw. Prosimy Boże dobry, aby każdy o tym dowiedzieć się zdążył. Spraw, byśmy mogli nie szukać pociechy, a dawać ją. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Kochać, wybaczając, przebaczając. Przebaczając.